Wybory samorządowe to nasza wspólna sprawa. Jak ważne to jest, niech świadczy fakt, że mniejszość niemiecka po raz kolejny staje do tych wyborów. Wystawiamy najlepszych reprezentantów. Mieliśmy okazję przed chwilą zobaczyć ten nasz kwiat samorządowy na poziomie gminnym, powiatowym i sejmiku. Brawa dla nich. Kochani, oni są gotowi realizować nasz program. Obserwowałem, jak słuchaliśmy razem. Nawet muchę można było usłyszeć. Z taką uwagą. Ale może to być najlepszy program, najlepiej opakowany, jeśli nie będziemy mieli tych, którzy go będą realizować, po co nam on? Więc moi drodzy, dzisiejsza konwencja to prezentacja naszych kandydatów. Radnych gminy, powiatu, sejmiku, kandydatów na wójtów, burmistrzów, starostów także i marszałka, myślę, także. Brawo. Nasi kandydaci są gotowi do realizacji tego programu. Programu bardzo otwartego. Ktoś by powiedział, a mniejszość niemiecka to tylko dla siebie, ale widzieliście, tam dla każdego jest cząstka. Począwszy od nauki języka niemieckiego, poprzez pielęgnację kultury, dziedzictwa, a kończywszy także na biznesie. Dla wszystkich, bez względu na narodowość. No. Ale moi drodzy, to wszystko może się spełnić tylko wtedy, kiedy razem 21 października pójdziemy do wyborów i zagłosujemy na Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. To jest bardzo ważne. Ktoś mógłby zapytać, a dlaczego? Dzisiaj mieliśmy tę odpowiedź. Nie tylko w programie, ale także i w tym, co w ostatniej kadencji, w ostatnich 4 latach, ale także w całej działalności samorządowej mniejszość niemiecka uczyniła. Przypomnijmy sobie pierwsze miesiące, kiedy razem pracowaliśmy w samorządach. Ile rzeczy zrobiliśmy i ostatnią kadencję. Ile pobudowano, ile wykonano inwestycji. Muszę Państwu powiedzieć, że w ostatnich dniach, kiedy słucham tych polityków z Warszawy, przedstawicieli rządu, którzy robią kampanię dla samorządu, to zastanawiam się nad tym, czy my jesteśmy Zieloną Wyspą. Bo mówiło się o tym, że nie budowano dróg, mostów, brakuje placów zabaw, a przecież my to wszystko mamy. To pobudowali nasi samorządowcy. Dziękuję Wam za to. I co, moi drodzy, na kogo będziemy głosować? Na mniejszość niemiecką. Na Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej. To jest, moi drodzy, nasza wspólna sprawa. Zrealizujmy to zadanie i ten mecz, który będzie grany przez naszych przedstawicieli przez następnych 5 lat, będzie meczem wygranym.